Niebiórki i Bobry. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynam już w restauracji. Zamówiłem sobie zupę. Już się doprawiłem wszystkim, co tutaj oferują w dużej ilości. Schok. Dodatki głównie pikantne. I tym posiłkiem zaczynam dzisiejszy dzień, dzisiejszy odcinek. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Przyjechałem na market. Chciałem zrobić sobie jakieś zakupy, ale przyznam się wam szczerze, że nie ma miejsca, żeby zaparkować nawet motor. Za bardzo. Chyba w tej sytuacji będę musiał przełożyć wizytę i zakupy na później. Rano fajnie się tu przyjeżdża, bo to tętni wszystko życiem, ale no to właśnie. Życie życiem, ale gdzieś na przykład motor trzeba zostawić, żeby można było wejść i się rozejrzeć. No zobaczę, jak będzie okazja, później to przyjadę. Popatrzymy sobie jeszcze na ceny, co można i za ile kupić. Porównacie sobie z cenami. Tak się złożyło, że zdążyłem tylko wrócić do domu. I właściwie abarotka na miasto. Umówiłem się na kawę. Także szybko tylko się przebrałem delikatnie. A troszeczkę i... I jestem już w kawiarni, czekam na znajomą. I co? Zobaczymy, co dalej. Ciepło dzisiaj. Nic zaskakującego, prawda? Ale jednak. No myślę, że jeszcze uda się złapać z Maćkiem. No muszę też ten skuter jakoś odebrać, tak żeby... No nie, na razie dzisiaj nie będzie potrzebne, więc... Niech jeżdżą, nie wiem. On mówił, że jutro rano będą wyjeżdżali. Zależy, o której rano, to może jutro rano się złapiemy i ten skuter odbiorę. Ale jeśli chodzi bardzo rano, no to ja się nie będę łapał. Coś się wymyśli, to nie jest problem żaden. No i mam nadzieję, że po prostu fizycznie, no bo jeszcze nie mieliśmy okazji się pożegnać, tak naprawdę. Spotkaliśmy się, napiliśmy się wczoraj piwa, ale nie było jeszcze do widzenia, także jeszcze to przed nami. No ale to na spokojnie. Na razie przyjemności. Po pożegnaniu do przyjemnych nie należy. No i tak się stało, że mam późne popołudnie i nic jeszcze dzisiaj praktycznie nie nagrałem. Byłem zajęty. A no byłem zajęty po prostu i no było jak... jadę na miasto, coś nagram może. Jak się uda, to będzie jutro odcinek, a jak się nie uda, to kurczę, może być cienko. Zobaczymy. Muszę Maćka gdzieś jeszcze dopaść z Natalią i się z nimi pożegnać. Śmigam. Wysyłam do Maćka wiadomości paniczne, gdzie jesteś? I mówię, jadę do Kmertejs, trudno. Jelko, nie zdążyłem jeszcze usiąść, i tylko widzę, podjeżdża i To się nie zdarza. Jak żeś ty, po co żeś tu wrócił? Siadaj, ja już się rozłączam, ale włączę kamerę niedługo. Pojedliśmy, nie popili, na razie jedziemy do Maćka, jeszcze na chatę. Tam jest jakieś spotkanie. Prosto, prawo, prosto, prosto, dobra. Tam się panie spotkały, żegnają się. Maciek jeszcze mówi, że mają dzisiaj sporo rzeczy do zrobienia. Parę jakichś wyjazdów w tym wszystkim. Także nie będzie dziś okazji, żeby żegnać się jak wczoraj. Może to i dobrze. Po co łzy później? No nie wiem, na razie lecimy tam do nich. Zobaczymy, co dalej nam się wymyśli. Jesteśmy już u Maćka i Natalii w domu, to jest ostatni pobyt tutaj i ostatnia rozmowa z nimi. Jedzie. Tak. Jedzie z nami. Żeby nie zapomnieć. Powinien opowiedzieć historię, jak zapłaciłem za wczoraj za rzeczy, czy nie? To się nadaje do kroniki, tak. Do fitu, nie? Studio Kamoda musi. Ale to dobrze, że Natalia ci kapnęła w ogóle, co poszło, nie? Bo nie było... Jebe. Bankowo komuś wysłał innemu pieniądze, nie? Mówię, to się zdarzało już pilnokrotnie. Ja mówię, nie no, gdzie? Przecież ja... Gdzie? Profesjonalista. I sprawdzam... O! I mówię, Boże, komu? Dobra, właścicielce domu. To spoko. Mogło być gorzej, jedno z tak to. Jej zdziwienie musiało być też bezcenne. Ale nic mi nie napisała. Nic. Pieniądze dają? No, dają. Dopiero ja do niej tam dzisiaj, że tam...
tam mi się nieomyłkowo napisało, tam wysłało pieniądze i ona do mnie odesłać, czy już a konto przyszłych tych, przyszłych miesięcy. Tak, a konto przyszłych miesięcy. Doskonale. A Marcin twardo, nie? Ja zapłaciłem. Na treningu nie przyszło, a mówi, a na pewno wysyłał, bo gdzieś tam było mówione w jakimś odcinku, coś tam było mówione. Mówi, na pewno bardzo, że znaleziona. Najgorzejsze, że znaleziona. Tak? Tak, bo to najgorzej, bo najbardziej by mnie bolało właśnie, jak wiesz, że, nie, że co? Niemożliwe, wczoraj, gdzie? Co myśmy tak robili? Tak. Żegnaliśmy się. To ja pozwolę sobie... To było jeszcze przed żegnaniem się. Tak. No właśnie. To ja sobie tak pozwolę teraz wysłać pieniądze jeszcze raz. Także przepraszam, płacę, żeby było na filmie, że płacę. Żeby później nie było niedomówień po raz enty, że pieniądze nie doszły. Tak, ja ci dam kod QR, o, to będzie bezpieczniejsze. To daj kod QR. Czymś nie żółty. Maciek, daj do siebie. Nie, dałeś mi go. Jego konto jest już prawie zamknięte. To znaczy prawie zamknięte, czy znaczy jeszcze otwarte? Jeszcze otwarte. Nie, dzisiaj, bo... Dzisiaj byśmy właśnie przed chwilą byśmy w Mertejst i dziewczyna zamiast do tego kodu za jedzenie restauracyjnego swój telefon podstawowy. Czekaj, żeby nie było, żeby ja tam... żeby jej wysłać. Dobrze. Ja go chciałem powiedzieć. Ja przepraszam, na chwileczkę jeszcze się rozłączę, bo ja tutaj sprawy finansowe, rozliczeniowe, prawda, będą padały liczby, także na razie, na razie przepraszam. Pan pali nie w podróży? Ale nie, tak to nie, tak to nie, tak to nie. Tak, bo to jeszcze wygląda za dobrze. O tu jeszcze. Wyglądasz za dobrze. Tak? Na sąsiedzi. Ale zrób minę jeszcze. Taka mina? Uśmiechnięty. Sąsiedzi się pytają, mówię, wyglądasz jak Australijczyk, bo nie chodzą takich. Tak? Mówię, ten musiał jeszcze sobie te koreczki tu powiesić, ding, 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 ding. Takie koreczki, ding, 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 ding. Tutaj zaraz sobie wyłapali, nie? Dobrze. To co? To jest, bo to jest ostatnia już wasza wizyta u mnie na kanale. Już nawet nie coś, coś chcecie, to już nawet nie ostatnia. No nie, a ty już 6 rano nie przyjeżdżasz tam się odprowadzić? My się może znamy. Znamy się. Znamy się mało. Mało. Ja jestem z Małkini. I że 6 rano nie wchodzi w grę jutro, ponieważ ja jestem. A to taki podobny jesteś taki. Normalnie tak, ale jak potrzebuję. A tak to. Żeby chociaż, ja chciałem poinformować. Ja już nie mówię, żeby pokiwać ręką, ale chociaż palca nie, pokazać. Rób, ale przepraszam cię bardzo. O 6 rano gdzie? Skąd? No, tu spod taksi. Tu zaraz za wedle 3 buczków. Nie no, ja cześć, sobie przypomniałem, ja między 5.30 a 6.30 a, jutro mam ten... jogging. Mam jogging. Jogging wzdłuż. Także nie, niestety, no nie, a nie przełożę przecież nie, napięty no, grafik. No dobra, no to bo tak w sumie jakieś ostatnie słowo chciałbyś coś powiedzieć? Nie, wiem, nie no, wojnę jadę, ja tu się. Nie no, spokojnie. No, będziemy w kontakcie, będziemy... Nie, to tak ci się wydaje tylko. Aha. O, ten... Wyłączę, jak to się... Już jesteś zablokowany, a nie... To się możesz sprawdzić na wypadek, gdybyś rano chciał dzwonić do mnie. To by się... Zrobię ci żart. A, możesz zrobić, jesteś zablokowany naprawdę. Żart tym wart. Dobry żart, tak, tak, tak. Dobrze, co, jaki plan jest na dzisiaj, powiedz mi? Bo to no, naprawdę dzisiaj, mnie niepokoi, że siedzimy tutaj. Ja zrobiłem ewakuację, bo siedziało dziewczyn. No, w tej chwili siedzi jeden dziewczyn. Jeden dziewczyn. No także teraz będziemy musieli no, tutaj zrobić porządek, a pojechać. Śmiech, uśmiecha byłem dzisiaj, także śmiechu nakarmiony, właściciel śmiecha. Do waszego powrotu będzie najedzony. Spokojnie. Właściciel śmiecha dostał jedzonko dla śmiecha, tylko tam się jak od razu zjedziało. To... Proszę cię, już to zjedzone jest. I zapewniam cię, że czworonogi zjadł najmniej. Najmniej z tego wszystkiego. Dobra, tak żarty na bok. Ja proponuję, żeby jednak nie siedzieć w domu, tylko wyjść na chwilę. Wyjdź. Przyjechała Kamila się pożegnać, tak? I co? I Kamila, ty chcesz siedzieć w domu? Absolutnie nie, kurczę, miało być party, no to idziemy do party. Party! A z kim ty o tym rozmawiałeś? Z Natalią, tak? To taki, tak popłynęła wczoraj. To takie było. A to ja czekam na to party w takim razie. A ja taki nie ubrany w ogóle. No a to jak ma być impreza, to ja mi w to gra. Musi być, nie? Ostatnia impreza, ostatnia wieczerza. To ja muszę, może buta ubiorę, żeby obcasem strzelić na parkiecie, bo tak to... Hej! Nie zakładaj tylko klapków, pamiętaj, bo to jest moja ta. Twoje. No. Ty możesz co najwyżej mieć... Sandała. Sandała. Dobra, to w takim razie czekamy na rozwój sytuacji. Ja naprawdę nie wiem, co dalej się wydarzy. Jak usłyszałem, że jest jednak plan na imprezę, to ja zostaję. Nie wiem, właśnie powiedziała, że wychodzi i poszła. A to impreza niespodzianka. Sama sobie zorganizowała. Może jakąś limuzynę zamawia tutaj. Ani może wjechać, po prostu wjechała, nie może wykręcić. Może tak być. No dobra, zobaczymy, jak to się rozwinie. Ostatecznie zapadły decyzje na Funky Lane.
Nie będzie zapadły decyzję, tylko wyciągnęli nas. Zostaliśmy we dwóch wyciągnięci przez kobiety. Co zrobić? Stawialiśmy czynny opór. No, oczywiście, że tak. Ja powiedziałem na 100% po prostu nie ma takiej możliwości, żeby się to pojawił. Dlatego jesteśmy już. I no właśnie, dziewczyny już siedzą przy barze. Ja myślałem, że przyjeżdżamy tu w bilarda zagrać, albo nie wiem. Ale musisz zmienić teraz nazwę, bo to był z tego czasu Kaczy Bar. No tak, bo to był ten Dachmar. Dwa były, a jeden, a ten się nie udał. A teraz jest bar Spod Kangura. Spod Kangura to nawet nie wiem, czy to brzmi źle po prostu. No, że co, że spod torby? Spod torby czy spod worka? Już sam sobie po prostu dodaj, no co tam kropkę do kropki i wyjdzie ta. Tutaj ostatnio to remontowali, strasznie było głośno i takie fajne coś zrobili. Ale już zobacz, tu jest kolejna konstrukcja. No tak, będą coś robić. Już będą działówki robione i momentalnie tu będzie kolejne. Zaraz, tak. A tutaj pewnie jakaś knajpa za chwilę będzie. I dobrze, i bardzo dobrze. Niech się dzieje, niech się rozwija. A no ulica to jest w ogóle taka... To głośno, bo przelotowa. Nie słyszę całość, bo strasznie głośno. Strasznie głośno, bo tak jak przelotowa. Pogadasz dużo. No dobra, to siadamy. To tutaj... Co dziewczyny zamówiły? O nie, no. Chcecie browara, czy co wypijecie? Ja wodę niegazowaną. Ja magistracką. Poprosimy jeszcze dwa piwa, proszę pana. Zanim się rozkręci muzyka. Zobaczcie, są różnego rodzaju plakaty. Tutaj mamy Godzilla jakąś japońską. Tutaj mamy w japońskiej wersji film z Polem Newmanem, zdaje się. Easy Rider oczywiście. A między nimi... Proszę bardzo, nagroda specjalna jury na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Radziecka adaptacja filmowa powieści Stanisława Lema, reżyserii Andrija Tarkowskiego. Zresztą bardzo udana wersja, tak zupełnie poważnie. No pierwsza, i proszę, jest? Pierwsza część i druga. Pierwsza i druga część. To już jest drugie, pierwsze co my trafiliśmy, w koncert Bonnie M z Sopotu. Tak, to wczoraj było. Wczoraj. No ale nie nagraliśmy tego z różnych powodów, bo była muzyka. Tak jest, dokładnie. No proszę, czyli jest nasz akcent. No mówię właśnie, Godzilla, Easy Rider, wersja polska, no on jest 2046, nie znam, przyznam się szczerze. No ale Solaris, ja Solaris znam głównie, powiem ci, z Blok Ekipy. Poprosiłem pana DJ-a za barem o wyłączenie na chwileczkę muzyki, żebyśmy mogli spokojnie tutaj z Maćkiem prozać. Zadajcie pytania, bardzo zresztą konkretne i precyzyjne. No ale jakby sam nie będę słów w usta Maćka wkładał. Maciek, nic ci nie będę wkładał w usta, żeby była jasność po prostu. Już nie wchodźmy w szczegóły. Boże. Widzowie się pytają. Czy będziecie dalej prowadzili kanał, jak wyjedziecie z Kambodży? No, tak, tak. Będzie. Na pewno przyjmie troszeczkę inną formę. Nie będzie to daily. Nie wierzę w to po prostu, nie wierzę. Tutaj zatkam mikrofon. Hajpa, co tam się dzieje? Tak się dzieje. Proszę bardzo. Pojechały na gusy, dobrze. Nie, oni tu przyjechali. Nie wierzę, mnie zaraz coś rozszarpie, no. Dobra, wrócimy do tematu za chwileczkę. Przyciszyli na szczęście już tam również muzykę mobilną. Poprosiłem. Z kulturą. Spojrzenie numer 3. Podgłośni i wtedy wyszedłem ja. No ale dobrze, już zostawmy. Czyli będziecie prowadzili kanał, chociaż w innej formule troszeczkę. W innej formule. No tak jak teraz mniej więcej prowadzimy. No, troszeczkę innymi rzeczami się zajęliśmy. Troszeczkę innymi rzeczami... No są priorytety. No, tak jak mówiliśmy. Od Jacka masz przejadą. Dobrze. Cisza. Troszeczkę w innej formule będzie i no, tak, będziemy wrzucać. Na pewno Natalia będzie latać dronami, bo będzie miała więcej czasu i możliwości. Nam spadły na głowę troszeczkę inne priorytety. I oglądalność. Znaczy oglądalność to tylko wszystkim spadła, wszystkim, prawda? Wszystkim, no, tak. Nawet 50%. Ja mam dla Ciebie taką dobrą radę, no już jakby... Dobrymi radami. Jak tak jest, ale ja mam dla Ciebie naprawdę dobrą radę. No, ja myślę, że byście po prostu powinniście zacząć kręcić coś ciekawego. I wtedy będzie... Myślę właśnie dlatego przestań kręcić. Żart. Dobrze, czyli dalej wyluzuj w Azji, będziemy robić, przejdziemy pewnie do tych wyluzowanych, no bo będzie już troszeczkę, już nie tyle co w Azji. Ale no, na tą chwilę no, ogólnym celem to też było, też, żeby zrobić wyluzowanych i sobie tworzyć. Wracając do studia. No właśnie, studio kanału. No, czy jesteśmy w stanie jakby kontynuować tą formułę? Tak.
niż nie. Niżeli tutaj, no przecież gdziekolwiek był odcinki, jak ktoś widział, jak jeździliśmy. No, ale nie przećwiczyliśmy, nie przetrenowaliśmy, jak to wiesz, przy pomocy tych wszystkich programów, tam nie wiem, Google Meet, Zoom, czy jakieś takie inne są. Ale my to wszystko sobie przećwiczymy, wrócimy na odcinek. Tematów, może się uda. Szkoda, bo mamy tematów, akurat tam się nagromadziło i to fajnych tematów. Tylko chcieliśmy to nagrać. A to bzdura, bo jakbyśmy naprawdę chcieli nagrać, to byśmy to nagrali, nawet w hałasie. Nawet jak tutaj siedzimy, rozmawiamy i chcemy to nagrać, to nagrywamy po prostu, mimo że nam przeszkadzają. Ale dobrze, ale tematy są. To, że ludzie, ludzie, widzowie mówią, że temat studia, no to oni chcieliby ciszę i mieć, bo tutaj jest jak jest. Oczywiście, ja to rozumiem. Doskonale. Dobrze, dlatego między innymi wszedłem w posiadanie mikrofonów, których teraz już nie będę musiał wykorzystywać, bo wyjeżdżasz. Ale co? No wyjeżdżam, ale to my jesteśmy jak... Nie znasz mnie ani godziny. Na takie gadanie. Dobra, Maciek, a czy takie jeszcze, tak już na koniec, no bo no wyjeżdżacie na długo, wiemy, że do Bułgarii na razie, że tam będziecie chcieli troszeczkę pomóc w rodzinie, tak? Na pewno papierowe nasze rzeczy musimy, bo tam też się tego nazbierało, znaczy wróć, myśleliśmy, że można to przełożyć na później. Sytuacja jest jaka jest, to trzeba jednak się tymi rzeczami zająć. No sam rozmawialiśmy ostatnio, no to jest jak jest i trzeba po prostu to wszystkie rzeczy uporządkować. No nie można zostawiać tego na ten, bo sytuacja się zmienia. Powiedzmy jeszcze raz, co się dzieje na przykład z paszportami naszymi? Czy tylko, nie wiem, czy tylko z polskimi, czy to w ogóle jest taka tendencja, ale co się dzieje? No zmniejszają się ilości kartek. Zmniejsza się ilość kartek w paszportach. Będziemy trzeba coraz częściej je wymieniać, czyli coraz większą kontrolę tak wydający paszporty mają nad naszymi podróżami. To jest raz. Dwa, wizy, które tutaj są przydzielane, zajmują całą stronę. Tak, jedna wiza, jedna strona. Tak. Parę wlotów i nagle nie mamy paszportu. Ja mam wizy właśnie już wcześniej, co mieszkaliśmy jeszcze w Phnom Penh, to był swego czasu, to mam też te wizy i wjeżdżającą, to znaczy tą długą, tak, długoterminową, przedłużającą. Tutaj już też tam tych wiz się nas zrobiło, tego wszystkiego. No i ogólnie trzeba będzie chyba z tymi papierami. Ważność jakby samego dokumentu jest długoterminowa, ale 10 lat. 10 lat, ale... Mi zostały jeszcze 2 lata chyba. 3, no może 2, 3, I teraz. Czy coś tam się Iwanowi nie odklei i nie zrobi takiej sytuacji, że nie będziemy mogli tego zrobić? Nadal jeszcze mamy w pobliżu. W sąsiednim państwie mamy jeszcze ambasadę, więc to też można powiedzieć, czego tu robić. Tu była ambasada polska w Kambodży. Była, ale z tego czasu zmyła. No i przyszli jacyś ministrowie, ale to dodajmy, że to nie było w tym czasie, to nie tylko Polska zamknęła, tylko kilkanaście krajów europejskich zamknęło. To mnie Duńczycy, Czesi, Słowacy, Węgrzy, bardzo dużo państw zamknęło w tym czasie swoje, Skandynawowie, pozamykali tutaj swoje ambasady. Tak, no tak. Szkoda, być może to wróci jeszcze, no zobaczymy. Mam nadzieję, no chyba, że... Jest pewna taka klamra się dopięła, bo minister spraw zagranicznych, który wtedy zamykał, w tej chwili znowu jest ministrem spraw zagranicznych. Aha, czyli to ten. Kto wie, może wszystko jest możliwe. Albo może następną turę wywali i teraz pozamyka. Zobaczymy, no czas pokaże. Dobra, Maciek. Czego oczekujesz po tym wyjeździe do Bułgarii? Będzie zimno. Chłodniej. Jedziemy zrobić swoje i co? Bułgarskie wino? Kobiety i śpiew? Bułgarska muzyka jest specyficzna. Kobiety? Możesz mówić, nie słuchaj. Nie, to może o winie. Mocne. Jak to mówią, krypkie, tak? No to... Krypkie, tak, krypkie. No dobrze, tak jeszcze o tym winie. Ale to takie wino jest, że super jest. Znaczy my to wino chodziliśmy do, no bo tam można jeszcze, że dziadkowie... Wino. Chodzi mi o kobiety, kryptonim, wino teraz nie, jest. Nie, to nie mój typ. Nie? Ja nie znam Bułgarek za bardzo. U nas miało głowę. Aha. A tam to nie są jak raczej bardzo. No nie mój to. Rozumiem. Ale o gustach się nie dyskutuje. No, oczywiście. Są koneserzy. Gust. Coś tam not disputante. Coś tam not disputante. I nie płacz Kaźmierz, bo tam ktoś też w komentarzu. Płacz, Kargul. Płacz, Kargul. Bo ja płaczę. Jako ja płaczę. Musimy do siebie jechać na ten pod płot jeszcze. I z tą furtką się przebudzić. Musimy jechać, bo musimy skuter odwieźć. No właśnie, skuter jeszcze do odwiezienia, tak. Może zrobię scenę przez płot.
jeszcze może zdążymy w takim razie nagrać, a tam będzie ciemno. Sąsiadka wiewiórka by oszalała, co by gadała w ogóle, co tam ciągle. Tego jeszcze nie robili. Tam będzie za ciemno na nagranie tego. No dobra, to jeszcze na ostatnie przyskrojenie piątki jeszcze będzie chwila. Będzie. Może nie wyjeżdżać o 6 rano. Kto wyjeżdża o 6 rano? Jest taki przesąd prawie. Ja pracuję nad tym. Słabo, polewa i szczęście. No tam, ja bym przyszedł i tak... Jägermeister tam postawił. Aha. Do zobaczenia niedługo. Ja to już tak w ogóle w tym pożegnaniu zagubiony całkowicie. Walimy, zmieniamy po prostu pozycję, zmieniamy miejscówkę, jedziemy do Temple Design na pizzę, żeby była jasność, na pizzę. A Maciek mnie wyprowadza na zewnątrz, mówi, nagrałeś to, że zmieniliśmy miejscówkę? Ja mówię, no nie. Wychodź, nagrywamy. No to jest. No to wychodzimy. Ale ja wam powiem tak szczerze mówiąc, jak to tak się zaczyna, tak boję się, jak to się skończy. Taki jest plan. A jeszcze tym bardziej Marcin mnie namawia, żeby pójść tam. Bo tak jest pop-up bar. Nie byliśmy nigdy jeszcze. Najpierw zamówimy pizzę. No zamówmy pizzę, ja powiem coś może tak, teraz. Tak, później powiemy, że musimy iść... Ja przypominam tylko, że Maciek nie wylatuje z Bangkoku jutro. Oni mają jeszcze parę dni zapasu. Tak jest. Tak. Także tutaj jeszcze można manipulować. Można ugrać. Można coś jeszcze ugrać. Dziewczyny już tutaj usiadły, tak żeby grzecznie się dosiądziemy i zamówimy tą pizzę. A później zobaczymy. Gdzieś by tam dynamika odcinka uciekła. Ale dynamicznie sprawa się, wiesz. No właśnie, gdybym nie dał znaku, że no my już żeśmy wyszli z Temple Design. I jesteśmy u Natalii Maćka. Jest też Kamila, jeszcze jesteśmy. Pewne rzeczy się zmieniają. Pewne rzeczy się w życiu nie są pewne. To nie jest konstans. To czasami jest taka troszeczkę sinusoida. Nagle coś się zmienia. No nie wiem, zobaczymy. No, nie chcę jakby tu uprzedzać pewnych faktów. Ale coś się zmieniło w kwestii wyjazdu Natalii Maćka. Nie będę o tym mówił dzisiaj. Zapraszam na tą informację i wszystko inne, co się wydarzy w dniu jutrzejszym na kolejny odcinek. Jutro o 7 rano czasu polskiego, bo dzisiaj bardzo wam dziękuję za obejrzenie, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Cześć! Trzymajcie się. Miłego dnia dla was. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Cześć. Zostańcie z nami. Jutro wszystkie newsy na bieżąco. Cześć.